Siemanko. Witajcie na kanale Biologii z Kimchi w kolejnym kulinarnym odcinku. Dawno nie zajmowaliśmy się żadnym kimchi, więc myślę, że trzeba to nadrobić. Dzisiaj będziemy robić kimchi z... Uwaga, fanfary, nikt się tego nie spodziewa. Kalarepki. Będziemy robić kimchi z kalarepki. Sonu, lubisz kalarepkę? A to kimchi, które będziemy robić, nazywa się kakduki. Jeżeli byliście kiedyś w koreańskiej restauracji albo w Korei, to być może znacie kakdugi. Kakdugi to jest kimchi w kształcie kosteczek. To są takie małe kosteczki w pikantnym sosie, takim jak zwykle jest kimchi. Zwykle te kosteczki to jest rzodkiew, koreańska rzodkiew, czyli mu, czyli taka wielka azjatycka rzodkiew. I ciężko jest to kimchi zrobić z takiej polskiej rzodkwi, bo ona jest bardzo intensywna w smaku i zapachu i nie wychodzi to tak dobrze. Ale można takie kimchi z powodzeniem zrobić z czegoś, co na pewno dostaniemy w Polsce, czyli z kalarepki. Wydaje mi się, że ta polska kalarepka troszeczkę inaczej wygląda niż ta koreańska. Na pewno jest troszeczkę mniejsza. Jeżeli jesteście na tym kanale nie pierwszy raz, to wiecie, że wszystkie koreańskie warzywa zawsze są takie wielkie. Nie inaczej jest z kalarepką, ale w smaku jest taka sama jak polska kalarepka. I kimchi z polskiej kalarepki wyjdzie tak samo dobrze. Mam tutaj dwie takie kalarepki i będziemy dzisiaj przyrządzać z nich kimchi. Ale ta miara dwie kalarepki to nie jest dobra miara, no bo tak jak mówiłam, one są dość duże. Będziemy dzisiaj używać około kilograma kalarepy. Oczywiście wszystkie składniki potrzebne do zrobienia tego kimchi dzisiejszego znajdą się w opisie pod tym filmikiem, więc możecie sobie sprawdzić. Przygotowanie tego kimchi zaczniemy od obrania kalarepki. W ogóle okazało się, że to ostatnia szansa na pokazanie Wam tego kimchi, bo byłam dzisiaj w trzech sklepach, żeby kupić tą kalarepkę i okazało się, że w większości sklepów już jej nie ma, bo już się u nas kończy sezon. Ale wydaje mi się, że w Polsce sezon na kalarepkę jak najbardziej jeszcze trwa. Kalarepkę obieramy ze skórki, tak ją obieramy porządnie. Takie kimchi, które dzisiaj będziemy robić, to kakdugi. Świetnie się sprawdza jako zastępstwo zwykłego kimchi, ale też świetnie sprawdza się nie tylko do koreańskich dań. Idealnie pasuje na przykład do schabowego. Ja uwielbiam to kimchi jeść z kotletami. Może dlatego, że z kotletami wszystko smakuje dobrze, ale zdecydowanie świetnie pasuje do schabowczaka. Zmienimy jeszcze tą górę i tak. Jedna taka kalarepka jest. Zaraz ją będę kroić, ale ubiorę sobie następną, tylko utnę tutaj panu Sonu troszeczkę materiału do pracy, proszę. A czekaj, mama ci ze środka utnie, dobra? Że było takie lepsze, bardziej soczyste. Sonu, a spróbuj sobie w smaku, jak smakuje. Oj, chyba smakuje. Z tego miejsca trzeba pozdrowić dziadka Sonu, który jest największym fanem kalarepki. Wygląda na to, że wnuczek odziedziczył te skłonności. O Boże, jak pięknie. Nie mam żadnego pojęcia, czemu ja się tak męczę obieraczką, zamiast obrać tą kalarepkę nożem, ale już dociągnijmy tą komedię do końca. Wyrzucę sobie tylko obierki i będziemy kroić. I kiedy moje obie kalarepki są już ładnie obrane, znaczy ładnie to jest za dużo powiedziane, ale kiedy moje dwie kalarepki są obrane, to będę je kroić w kostkę. I będziemy to robić tak, że pokroję sobie najpierw tą jedną kalarepkę na takie plastry o grubości mniej więcej centymetra. I te takie plastry będziemy kroić w paski i w kosteczkę. Oczywiście kosteczki nie muszą być bardzo równe. Dokładnie tak to kroimy, jak kroiliśmy kiedyś kalarepkę do koreańskiego smażonego kurczaka. Sonu, też będziesz wrzucał? To wrzucaj. A, zjeść chcesz? Pokrojoną kalarepkę wrzucamy do miski i tak samo robimy z drugą. I kiedy ta kalarepka jest pokrojona, jeszcze moja nie jest, to już nic nie mówię, tylko czekam aż pokroję. Dobrze. Kiedy kalarepka jest pokrojona, jest w misce, wygląda tak, mamy jej tyle, to będziemy sypać do niej łyżkę soli i zostawimy na chwilę, żeby puściła wodę. Sonu, wsypiesz tu łyżkę soli? Wsypujemy łyżkę soli. Wow, brawo, dziękuję. I mieszamy. Najlepiej to mieszanie zrobić ręką. Tak.
Mieszamy tak, żeby sól dotykała kalarepki z każdej strony i zostawiamy na kuchennym blacie do puszczenia soków, czyli na co najmniej pół godziny. I w międzyczasie, kiedy ta kalarepka sobie będzie puszczać soki, będziemy zajmować się sosem do kimchi, czyli najważniejszą rzeczą. Do takiego sosu do kimchi przyda nam się blender. Ja zwykle robię wszystko w blenderze, czyli wrzucę tutaj cebulę, wrzucę tutaj przeciśnięty przez praskę czosnek, posiekany imbir, wrzucę też paprykę gochugaru, sos rybny i tutaj od razu mówię, że sos rybny z powodzeniem możecie w tym przepisie zastąpić sosem sojowym i do tego będzie kleik. Przy zwykłym kimchi robiliśmy kleik z mąki ryżowej, ale tym razem zrobimy z mąki pszennej i też wyjdzie. Ale co ja chciałam powiedzieć, że wiele osób, które robiło kimchi z mojego poprzedniego przepisu, czyli to takie najbardziej takie zwykłe kimchi, mówiło, że po zblendowaniu cebuli w blenderze zrobił się ten sos bardzo gorzki i ta gorzkość nie chciała przejść nawet po kiszeniu kimchi przez kilka dni. Ona ostatecznie powinna po kiszeniu tam przez 2-3 tygodnie zniknąć, ale jeżeli chcecie tego uniknąć, to powinniście użyć cebuli takiej dużej, soczystej i troszeczkę słodkiej cebuli. Taką cebulę możemy znaleźć w sklepach pod nazwą cebula cukrowa. A jeżeli nie chcecie używać takiej cebuli, to możecie ją zupełnie pominąć w tym przepisie. Wasze kimchi też wyjdzie. Wtedy natomiast dałabym troszeczkę więcej zielonej cebulki. Ja będę dzisiaj na taką ilość kalarepki dawać tyle, więc jeżeli nie używacie cebuli w ogóle do blendowania, to możecie sobie dać tej cebulki na przykład 2 razy więcej. Kroimy szybko i zapominamy o niej. Może nie będziemy dzisiaj płakać. Tak. Taką cebulę w blenderze zamykamy, potem dorzucimy sobie resztę składników, ale żeby ona nam tu oczu nie drażniła, to zamknę ten blender i przygotuję sobie czosnek. Oczywiście ja mam koreański czosnek, więc mam go dużo. Będę tutaj miała, Sonu, liczymy? 1, 3, 5, 6. Mam tutaj 8 ząbków czosnku, dlatego że wiem, że mój czosnek jest bardzo, bardzo słaby. Radzę Wam dać 4 ząbki czosnku, zwykłego, takiego polskiego czosnku, 4 ząbki max na 2 kalarepki. I ten czosnek przecisnę sobie przez praskę i wrzucę do blendera. O, ściskaj, mocno ściskaj, Sono. Ściskaj, ściskamy. Jeszcze raz ściskamy. I ściskamy. I ten czosnek wrzucam teraz do blendera. Sonu, nie dotykaj, bo to bardzo piecze. I teraz zajmiemy się imbirem. Mam tutaj też imbir. Wezmę sobie taki kawałek imbiru, mniej więcej 2 cm. I też go posiekam. Jego już nie będziemy przyciskać przez praskę. Sonu, chcesz powąchać? Ładnie pachnie? I będziemy też wrzucać do tego blendera. Jeżeli nie lubicie imbiru, to możecie pominąć. Mi się często zdarza zapomnieć o tym imbirze w moim kimchi. Bardzo często mi się zdarza o tym zapomnieć. Też jest dobre. Ale jak jest imbir, to jest jakieś takie lepsze. Jakiś ten mój imbir suchy. Imbir, tak samo jak czosnek i cebulę, wrzucamy do blendera. Teraz będziemy robić kleik. Do zrobienia kleiku będziemy potrzebować około 100 ml wody i łyżki mąki. To jest mąka pszenna tortowa. Na patelnię wlewamy wodę i wsypujemy łyżkę mąki. Nie jestem pewna, czy ja sobie tu przygotowałam na pewno łyżkę. No, trochę więcej jest niż łyżka. Łyżkę mąki wsypujemy. Oczywiście, żeby nie było grudek, wystarczyłoby, żebym to wymieszała w słoiku. Wstrząsnęła mocno, tak jak radziliście wiele razy. Zobaczcie, nawet bez wstrząsania słoikiem z mąką i z wodą udało mi się pozbyć tutaj grudek, więc super. I jak już nam zaczyna tutaj bulgotać się, robić taki budyń, to wyłączamy. I w czasie, kiedy czekamy, aż ten kleik nam wystygnie, możemy sobie przygotować zieloną cebulkę. Ja tu mam taką fajną, wiosenną cebulkę. Jak widzicie, mój niezawodny pomocnik dba o oprawę muzyczną naszego odcinka. I o efekty specjalne. O, o.
Ojej, ja tutaj będę kroić cebulkę jakoś tak mniej więcej na 1,5 centymetrowe kawałeczki. I tak, cebulka pokrojona i będzie na nas czekać. Kiedy kleik dosłownie odrobinę przestygnął, on nie może wystygnąć całkiem, bo nam się zrobił po prostu klej do tapet i będzie to ciężko potem zmyć z tej patelni. Wlewamy go do tego blendera. I teraz dodamy sobie bardzo ważny składnik, czyli paprykę gochugaru. W zależności od tego, jak ostra jest Wasza papryka, te proporcje mogą się tutaj troszeczkę różnić. Ja mam taką średnio ostrą paprykę i zwykle ta sprzedawana w polskich sklepach, znaczy w koreańskich sklepach w Polsce, jest taka właśnie średnio ostra. Tej papryki, jeżeli lubicie bardzo ostre, to możecie sobie dodać na przykład 6 łyżek. Jeżeli lubicie troszeczkę mniej ostre, to na przykład 4 łyżki. Ja dodam 4 płaskie łyżki. Nie będziemy tu przesadzać. 1. 2. 4. 5. 8. Mamy 4 łyżki papryki gochugaru. Do tego sosu potrzebny nam też będzie sos rybny. Ja tutaj mam taki sos rybny, jakiego zwykle używam, koreański. Możecie sobie tutaj dodać takiego sosu rybnego, jak jest dostępny w polskich supermarketach, a jeżeli ten zapach ryb Was odstrasza, a wiem, że sporo jest takich osób, to spokojnie sosem sojowym możecie zastąpić. Ja tutaj dodam 3 łyżki takiego sosu rybnego. I dodam sobie jeszcze łyżkę cukru. I teraz to wszystko mieszamy delikatnie, bo żeby nam się to równo zblendowało i będziemy włączać blender. Pokrywka. Proszę, pokrywkę. Dziękuję bardzo. Coś nam nie pasuje ta pokrywka. Chyba jest ze starego blendera, nieważne. Będziemy włączać. Co, no będziesz włączał? Nie. Miksowany, koniec. Sos do kimchi gotowy. Nie chcę otwierać teraz tej pokrywki, bo to sprawi, że będziemy tutaj wszyscy płakać. Więc kiedy kalarebka już puści sok, a widzę, że tutaj bardzo ładnie puszcza sok, dodam do niej cebulkę i wymieszam z sosem. Zaraz będziemy więc dodawać ten sos i będziemy mieszać z kalarebką. Kalarebka puściła już sporą ilość soku. Zobaczcie, ja go teraz tutaj odleję. W wypadku tej kalarebki, ona była czysta, więc nie musimy przemywać tego. To już jest dość słone, więc ta sól z sosu, czyli te 3 łyżki sosu rybnego i ta sól, która była w tej kalarebce, spróbujmy zresztą. Wygląda na to, że ja też po tacie odziedziczyłam uwielbienie do kalarebki. Ale tak. Teraz do kalarebki wrzucamy tą piękną cebulkę. Cebulka wrzucona. Będziemy wrzucać ten sos, tylko ja muszę to zrobić sama bez mojego pomocnika chyba, żeby nie było tutaj niepotrzebnych łez. To Sonu, jak Cię będą oczka piekły, to pójdziesz, dobrze? Sonu jednak chce mi dalej towarzyszyć, ale się troszkę oddalił, więc może to jest dobry moment na... Co Ty będziesz robił? Na wymieszanie... O, ale... Ale to jest aromatyczne. To jest dobry moment na wymieszanie tego sosu z kalarebką. Bardzo fajny sos mi powstał. Mieszamy to. Najlepiej tutaj mieszać drewnianą łyżką, bo tak się mówi, że kiszone rzeczy nie do końca dobrze współpracują z metalem. Wygląda to tak. Pachnie to bardzo intensywnie i muszę powiedzieć, że przez ten imbir, ten czosnek, tę cebulę pachnie to dobrze. Będziemy sobie wkładać kalarebkę, nasze kakdugi do pojemnika, najlepiej ceramicznego. Oczywiście może być słoik, nie musi być ceramiczny pojemnik. Często pytacie mnie o te moje ceramiczne pojemniki. Też mi się podobają bardzo, ale niestety ciężko jest je znaleźć w Polsce. Podobno w Ameryce sprzedają je na Amazonie, ale w Polsce ciężko je znaleźć. Nawet bym powiedziała, że za duży ten pojemnik. Może trzeba było w połówce zrobić? Czekaj. Może mamy gdzieś mniejszy. Im mniej kiszonki dotyka powierzchni, dotyka powietrza, tym lepiej. Dlatego zmienimy sobie tutaj troszeczkę pojemniczek.
Zbieramy teraz brzegi pojemnika, zakrywamy pokrywką. Ta pokrywka ma taki troszeczkę margines błędu, bo to są pojemniki specjalne na kimchi. Jeżeli będziecie kisić w słoikach, to dokręćcie sobie je tak nie do końca, tak żeby się je dało spokojnie otworzyć. My się teraz z Wami pożegnamy i zobaczymy się za kilka dni, bo to kimchi trzeba będzie teraz odstawić do ukiszenia. Najlepiej takie kimchi kisić w temperaturze pokojowej. U nas temperatura pokojowa już się zrobiła troszeczkę za ciepła, bo już jest po 29 stopni w Korei, ale myślę, że gdzieś tutaj znajdziemy takie miejsce, które nie będzie jeszcze lodówką i w którym temperatura będzie oscylowała w granicach 25 stopni mniej więcej. I tam w takiej temperaturze mniej więcej 25 stopni stawiamy sobie to kimchi na około 3-4 dni. Musicie być przygotowani na to, że podczas kiszenia będziecie czuć taki mocny, mocny zapach kalarepki, takiej wiecie, rzodkiewki, będzie to mocno pachnieć. Po tym czasie 3-4 dni kiszenia to przestanie tak mocno pachnieć. Chociaż możliwe jest też, że po prostu przyzwyczajicie się do tego zapachu, ale po tym czasie kimchi możemy włożyć do lodówki. I najlepiej włożyć je do lodówki tak na dzień i po tym dniu już możemy zajadać. Dlatego, że to kimchi najlepsze jest schłodzone. Musi być zimne, żeby było smaczne. Dlatego po tym trzymaniu w temperaturze pokojowej koniecznie włóżcie je do lodówki. Ja będę tutaj kończyć, bo jestem zagłuszana przez podkład muzyczny, który jest, no co mogę powiedzieć, wybitny. Ale możliwe, że jak każda matka jestem nieobiektywna. Więc tak, my na teraz kończymy i zobaczymy się znowu na degustacji naszego kakdugi z kalarepki. To powiedz Sonu papa. Sonu nie chce mówić papa, bo wie, że to jeszcze nie jest koniec naszego odcinka, więc widzimy się za 4 dni. Siemanko, witajcie po kilku dniach. Będziemy próbować naszych kakdugi, czyli naszego kimchi z kalarepki. Kimchi mamy tutaj, ono pachnie dość intensywnie. Kimchi. O, bardzo intensywnie pachnie. Mi się podoba ten zapach. Podoba ci się zapach? Będziesz próbował? Nie. Nie? Mama spróbuje, dobra? I już Wam pokazuję, czy ja Wam to pokazałam. Tak to wygląda w pojemniczku, ale już Wam pokazuję z bliska. Tak. Te kakdugi trzymaliśmy w temperaturze cieplejszej trochę niż pokojowa przez 3 dni. Nie, przez dzisiaj jest czwartek, albo tak poniedziałek, wtorek i środę, więc 3 dni. Dzisiaj rano włożyłam je do lodówki, żeby się schłodziły, bo to najlepiej smakuje schłodzone. Już będziemy próbować. Sąd tutaj próbuje zapachowo, a ja już będę próbować od strony smakowej. Oczywiście najlepiej by tutaj było z ryżykiem, z jakimiś dodatkami innymi, tak jak mówiłam, ze schabowym, ale teraz spróbujemy tak na sucho. Dobre. Powiem Wam, że bardzo to się nie różni od kimchi z rzodku, więc spokojnie możecie robić takie kakdugi z galery. Ja wolę. Zamykam pudełeczko, bo zapach jest jeszcze dość intensywny. Wstawię to teraz do lodówki. To już jest dobre do jedzenia. Oczywiście jak postoi w lodówce, to jeszcze nabierze dobrego smaku. Ogólnie misję kalarepka uważam za udaną. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja na zużycie kalarepki. Z kalarepką nigdy nie wiadomo, co robić. Można dać ją do jarzynowej zupy, co prawda, ale jak sobie zrobicie taką kiszoną, ostrą kalarepkę, to po prostu superowa jest. My się tutaj już nie rozgadujemy. Sonu już opuszcza swoje stanowisko degustatora. Sonu, będziemy mówić teraz co? Będziemy mówić... Papa! Tak, mówimy Wam... Papa! Papa! I oczywiście subskrybujcie ten kanał, klikajcie łapki w górę i zapraszamy Was na kolejne odcinki, nie tylko kulinarne. To papa!